Dobry wieczór i dzień dobry. Kolejne wycinanki prasowe po krótkiej przerwie, ale jest dobrze. Wyjątkowo dobry tydzień tygodnikowy. Jest co kupować, ale co szczególnie, to za chwilę Państwu powiem. Aż nie wiem dzisiaj od czego zacząć, bo jak powiedziałem, całkiem dobry tydzień. Zacznijmy od przeglądu, bo przegląd to jest trochę taki biedny brat tych wielkich tygodników. A zdecydowanie szkoda, choć powtórzę, że szata graficzna jest straszna. Ja ciągle będę apelował do Jerzego Domańskiego, redaktora naczelnego, żeby coś z nią zrobili, likwidując szatę graficzną, która jest przed, nie wiem, 30 lat. Ale jest parę bardzo dobrych tekstów, które bardzo polecam. Przede wszystkim Roberta Walenciaka, chyba pierwsze pióro przeglądu, o reprywatyzacji. To jest takie podsumowanie tego wszystkiego, co się w ostatnich latach działo, a właściwie co się nie działo, bo przecież PiS obiecał, że wreszcie sprawę zamknie, że będzie ustawa i tak naprawdę nic nie zrobił, wykorzystał to tylko do walki politycznej. Nie będę streszczał tego dużego materiału, bo on jest nie do streszczenia, jest tak bogaty i ciekawy, bo to jest przypomnienie całej historii. Natomiast jedną rzecz zacytuję, bo jest bardzo ciekawa, bo przecież reprywatyzację robiono dlatego, że wszystkie siły postępowe i demokratyczne mówiły o świętym prawie własności, tak? Otóż nie wiem, czy Państwo wiecie, bo ja szczerze powiem nie wiedziałem, że po roku 1918 na porządku dziennym stanęła podobna sprawa majątków skonfiskowanych przez carat powstańcom styczniowym. A przypomnijmy, że powstańcy styczniowi wtedy cieszyli się ogromnym kultem. To byli tacy ówcześni żołnierze wyklęci, z tym, że to rzeczywiście byli wspaniali ludzie. I cóż wtedy zdecydowano? Jak im wynagrodzić tę niesprawiedliwość, że im rzeczywiście masowo odbierano majątki? Otóż zrobiono tak, że jeżeli ktoś walczył w powstaniu, dostawał awans na stopień podporucznika w stanie spoczynku, należną z tego tytułu emeryturę, malowniczy mundur weterana, granatowy z amaretowymi wyłogami, krzyż niepodległości z mieczami, prawo leczenia za darmo, ewentualnie mieszkanie w przytułku dla weteranów, a po śmierci pochówek w specjalnej, honorowej kwaterze cmentarza. Ale utraconego majątku druga RP nie zwracała. Można? Można, prawda? U nas nikt tak nie pomyślał, mimo że przecież wtedy było to dużo bardziej, powiedziałbym, kapitalistyczne państwo niż trzecia RP. Bardzo ważny i ciekawy tekst. Swoją drogą dobrze by było, żeby posłowie opozycji do tego tematu jednak wrócili, wykorzystując to choćby w kampaniach wyborczych swoich kandydatów. Jest też dobry, bardzo ciekawy tekst, sporo zresztą we wszystkich tygodnikach. Jest w tym tygodniu ciekawych materiałów zagranicznych, a my o tej granicy prawie nic nie wiemy. Warto się trochę douczać, a w przeglądzie jest konkretnie tegoż zresztą samego Roberta Walenciaka rozmowa z profesorem Bogdanem Góralczykiem, czyli najwybitniejszym chyba polskim sinologiem, specjalistą od Chin, czyli o tym Chiny w czasach zarazy. No, to wszystko mówi. To, co będzie się działo i co dzieje się w Chinach, prawdopodobnie będzie kluczowe dla dziejów całego świata i nas też. Dlatego warto zdecydowanie dowiedzieć się, co profesor Góralczyk wie i co sądzi. A trzeci materiał, właściwie już w przeglądzie bardzo wart polecenia, jest kolejny wywiad Romana Kurkiewicza, tym razem bardzo obszerny, z Janem J. Zygmuntowskim, ekonomistą, prezesem Fundacji Instrat, o tym, że współczesny kapitalizm to jest w zasadzie przede wszystkim internet i dane, które za jego pomocą są gromadzone i że w związku z tym to, jak ten internet dzisiaj wygląda, jest kluczowe i dla nas dziś, a będzie jeszcze bardziej kluczowe jutro. I Jan Zygmuntowski mówi między innymi: bardzo nam trudno zdać sobie sprawę z tego właśnie, że ta fałszywa umowa społeczna, którą nam zaproponowano, jest taka: wy macie internet za darmo. Podpisaliśmy ochoczo regulaminy, które nam podsunięto, licząc, że ci informatycy, technokraci mówią prawdę, kiedy twierdzą, że chcą połączyć świat.
to słynne Connect the World Marka Zuckerberga. Mówili językiem korzyści i myśmy się na to nabrali. Nie zrozumieliśmy, że za fasadą tych platform ukryto mechanizm, który z jednej strony jest czystym nadzorem, pilnuje każdego naszego kroku, pobiera ciągle dane o tym, co lubimy i dlaczego to lubimy, co kliknęliśmy, cały czas algorytmami modyfikuje to, co widzimy, tak, żeby manipulować naszymi zachowaniami, a z drugiej strony zasysa ogromną ilość danych, na ich podstawie projektuje, buduje i sprzedaje nam nowe produkty, algorytmy, urządzenia. W końcu od nas samych lepiej wie, co będziemy najbardziej lubili w kolejnym iPhone'ie i dlaczego może produkować coraz lepsze modele. Dzięki dostępowi do tej wiedzy o nas wycina potencjalną, tradycyjną konkurencję i zarabia krocie. Ale to tylko mały fragment tego naprawdę bardzo, bardzo ciekawego i dość przerażającego wywiadu. Teraz Newsweek. Tomasz Lis chyba już jest zdrowy, czego mu przypominam, od dawna życzyłem. I to się przekłada na jakość tego numeru. Przede wszystkim okładkowy na okładce Jan Komasa. Zresztą o Janie Komasie z tego powodu, że właśnie będzie wchodził do kin jego nowy film, czyli Sala Samobójców, Hater. Podobno bardzo dobry. Zresztą już Sala Samobójców, choć była jednym z pierwszych filmów Komasy, była filmem bardzo ciekawym, ale to już wieki temu. Po drodze przypomnę, niedawno nominacja do Oscara za Boże Ciało, a tutaj bardzo ciekawy wywiad z nim i szczerze powiem, biorąc pod uwagę, że Jan Komasa, przynajmniej z mojej perspektywy, jest jeszcze bardzo młodym twórcą, jest przede wszystkim ogromną radochą, że jest tak mądrym i dojrzałym człowiekiem, który nie tylko robi znakomite filmy i chyba z filmu na film coraz lepsze, ale że też rozumie świat. Na dowód taki jeden mały cytat. Liberalne elity powtarzają jak mantrę: my przynajmniej myślimy o drugiej stronie, ale to myślenie nie jest rozwiązaniem problemu, tylko jego częścią. W rzeczywistości chodzi bowiem o przyznanie sobie dodatkowej supermocy, nałożenie maski bycia lepszym. Tym samym jeszcze bardziej się odcinamy. Kochamy sztukę, posyłamy dzieci do dobrych szkół, lubimy być wysublimowani, cieszymy się sukcesami Olgi Tokarczuk, wpłacamy na białe hełmy w Syrii, chełpimy się tym, że stoimy po lepszej stronie życia, pielęgnując jednocześnie pogardę dla tych, którzy nie biorą w tym udziału. W ten sposób świata się nie naprawi. W ten sposób stwarza się pożywkę dla nienawiści. I również jest też wywiad z Komasą w Polityce, ale ten newsweekowy jest, wydaje mi się, lepszy, ciekawszy, głębszy, co nie znaczy, że i tamtego nie warto przeczytać, choć pewne rzeczy siłą rzeczy się powtarzają. Jest wreszcie duży wywiad samego Tomasza Lisa z Adamem Michnikiem. Powiem krótko, jak ktoś potrzebuje czegoś ku pokrzepieniu serc, to niech wtedy przeczyta, nie będę streszczał. Na pewno dwie istotne na polskiej scenie publicznej osoby ze sobą rozmawiają, ale żeby odejść od polityki, choć właściwie to też polityka, to też jest ciekawy tekst pod nazwą Śmieci nas przerastają, czyli o pewnym obłędzie, w który wpadliśmy. To nie tylko o to chodzi, że wszyscy się dzisiaj skarżą, że za dużo płacą za śmieci, że na przykład w Warszawie źle to rozwiązano i tak dalej, że również rząd prawdopodobnie przyjął złą ustawę i złe różne przepisy, które samorządy muszą wykonywać. Tu jest też o czymś innym, tu jest o przypomnieniu, że przerzucenie całej odpowiedzialności właściwie za segregację na obywatela jest też jakimś obłędem. Znaczy jest tak, że nie wiem, czy Państwo na to zwrócili uwagę, ale coraz więcej towarów jest pakowanych w tak obłąkany sposób, w dziesiątki jakichś kolejnych folii, plastików, kartonów i tak dalej, zupełnie to jest irracjonalne. Ten tekst mówi o tym, że po stronie producentów też musi być jakaś odpowiedzialność i że państwo ich do tego powinno zmusić. Ważny, mądry tekst, który warto w licznych dzisiaj bardzo dyskusjach, mnóstwo takich widziałem na forach mediów społecznościowych, warto go wziąć pod uwagę. Tak jak wspomniany przeze mnie bardzo ciekawy wywiad z Janem Komasą był zrobiony przez Renatę Kimto, tej samej dziennikarki, tekst o niby znanej sprawie, bo sięgający do
molestowania aktorek w Teatrze Bagatela w Krakowie, ale tu jest trochę szerzej, tu jest pokazanie pewnego szerokiego zjawiska i powiem tyle, bardzo mądre wyjaśnienie, dlaczego do tego dochodzi. Ja ciągle czytam, głównie zresztą są to męskie głosy, muszę powiedzieć, to ciekawe, ale nie tylko. Różne mądrale w mediach społecznościowych, które mówią, że ale przecież sama chciała, albo dlaczego nie protestowała, albo dlaczego od razu głośno nie krzyczała. No te mądrale chyba nigdy nie stanęły w sytuacji takiej opresji, kiedy na przykład molestuje wszechwładny szef. Ważny, mądry tekst, którego nie należy przegapić. I wreszcie już tak właściwie, no powiedziałbym półrozrywkowo, otóż kolejny wywiad, tym razem Macieja Nowickiego z Tomem Phillipsem. To jest brytyjski dziennikarz i komik, którego książka właśnie Prawda, krótka historia wciskania kitu wchodzi do sprzedaży. I no, rzecz bardzo pouczająca, bo wiadomo, że żyjemy w świecie postprawdy, fejków i właśnie wciskania kitu, na co pan Phillips zwraca uwagę. I mówi, kiedy pisałem książkę, Trump urzędował mniej więcej od 2,5 roku. Do tego momentu, jak wyliczyli dziennikarze Washington Post, przedstawił blisko, uwaga, 11 tysięcy fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń. Granicę 5 tysięcy kłamstw przekroczył dokładnie 7 września 2018 roku. Wtedy zresztą w ciągu 2 godzin minął się z prawdą 125 razy. I to nie był jego najbardziej zakłamany dzień. Największe tornado bredni nadeszło niecałe 2 miesiące później. 5 listopada 2018 roku minął się bowiem z prawdą 139 razy. Krótko mówiąc, Donald Trump mija się z prawdą tak często, że nie chodzi tu o zwykłe kłamstwo. Specjalnością prezydenta USA jest raczej wciskanie kitu. Chodzi o stworzenie pewnej narracji, ogólnego wrażenia, pod które jego zwolennicy będą mogli podpiąć swoje przekonania. Skąd my to znamy? Tu jest nawet jeszcze konkretny przykład. Otóż pan Phillips mówi, że podczas kampanii Trump obiecywał, że Meksyk zapłaci za wybudowanie muru na granicy. Jestem pewny, że sam w to nie wierzył. I co najciekawsze, nikt w to nie wierzył. Przeprowadzono sporo wywiadów ze zwolennikami Trumpa. Jasno z nich wynika, że ludzie ci wiedzieli, iż nie ma szans na to, żeby Meksyk pokrył ów projekt z własnej kieszeni. Ale to nie miało w gruncie rzeczy większego znaczenia, bo tu nie chodziło o to, żeby przekonać, że mur powstanie, tylko o zasygnalizowanie pewnej postawy, która podoba się tym ludziom. Ameryka pierwsza, a wszyscy inni drudzy. Czyli w praktyce bardzo, bardzo daleko w tyle. I znowu, skąd my to znamy? Przecież ciągle się dziwimy, że PiS albo Jarosław Kaczyński, albo jego akolici bezczelnie kłamią i że to nie działa, nawet kiedy udowodni się czarno na białym to kłamstwo, że to kompletnie nie działa na znaczną przynajmniej część elektoratu pisowskiego. No, w tym wywiadzie jest trochę odpowiedzi na pocieszenie. Jeszcze tylko mogę powiedzieć, że ludzie nie są jedynymi stworzeniami na tym świecie, które kłamią, bo w tym wywiadzie jest też mowa o tym, że na przykład pewien delfin w placówce badawczej w Stanach Zjednoczonych, którego tresowano, by utrzymywał basen w czystości i gdy przynosił śmieci, dostawał w nagrodę ryby. Po jakimś czasie zaczął gromadzić śmieci na dnie w skałach i dostarczał je pojedynczo. Zrozumiał, że to mu się bardziej opłaca, bo w sumie dostanie więcej ryb. Oraz jeszcze też o pewnym tygrysie, który również oszukiwał, żeby wzbudzić zainteresowanie zwiedzających zoo i żeby blisko do niego podchodzili, a wtedy on ich olewał strugą moczu. Skąd my to znamy, proszę Państwa? Jeszcze można by wymieniać inne rzeczy w tym Newsweeku, naprawdę ciekawym, ale już dajmy czas innym, choć jedną jeszcze rzecz muszę pokazać, bo to jest ładna kuchnia, niby PR-owska, nie dziennikarska, ale ja to bardzo lubię. Otóż to jest reklama listy 100 najbogatszych Polaków w tym roku w najnowszym numerze miesięcznika Forbes, która jest zrobiona w inteligentny sposób. Otóż hasłem, zaraz ją pokażę, do tej listy jest coś takiego.
Czy wiesz, ile wynosi łączny majątek 100 najbogatszych Polaków? 180 miliardów złotych. I pod tym równowartość 300 lotów na Księżyc. Czyli 100 najbogatszych Polaków ma tyle pieniędzy, że 300 razy mogliby polecieć na Księżyc. To jest fajna dziennikarska robota, bo to jest umiejętność przekucia zupełnie abstrakcyjnej liczby. Wyobrażacie sobie Państwo 180 miliardów? Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Tak naprawdę to, nie wiem, powyżej 100 tysięcy, no powiedzmy miliona złotych mnie wyobraźnia zupełnie zawodzi. A tutaj inteligentny sposób na rozbudzenie wyobraźni, tak? 300 lotów na Księżyc, coś niewiarygodnego. Może by się ci najbogatsi zrzucili, na przykład je wyekspediowali na Księżyc obecną władzę, ale obawiam się, że są skąpi i tego nie zrobią. To Newsweek, przegląd już był, za chwilę polityka, ale teraz mała przerwa, bo nie mogę tylko chwalić. No niestety mój tradycyjny chłopiec do bicia, czyli Wprost, który zrobił kolejny absurdalny ranking. Wprost jest po prostu mistrzem świata w robieniu absurdalnych rankingów, czyli wymyśla sobie jakieś tematy, dane z pewnej części ciała wzięte. Tym razem zrobił ranking najbardziej wpływowych Polek, jak twierdzi. Tak wygląda okładka. I ja bym, gdybym był jedną z tych pań, a tutaj mamy cztery kobiety, myślę o trzech kobietach, świetnej dziennikarce, prezenterce telewizyjnej, wybitnej pisarce, to mnie by szlak trafił, że zrobiono fotomontaż, bo to oczywiście jest fotomontaż. To nie jest tak, że to była sesja, na której te cztery panie wystąpiły, bo nie wyobrażam sobie, żeby Tokarczuk wystąpiła brzuch w brzuch i pierś w pierś z Joanną Fak-Lichocką. Na czym polega zresztą wpływowość Joanny Lichockiej, która jest wysoko w tym rankingu, to ja nie wiem. Jest na siódmym miejscu w tym rankingu. No chyba, że chodzi o to, że załatwiła Dudzie kampanię. To jeżeli tak, no to jestem w stanie się zgodzić z tą definicją. A dlaczego tego rankingu nie lubię? Bo można jasno wyczytać, że po prostu usiadło sobie, jak to redaktor naczelny pisze, kolegium redakcyjne i sobie wymyśliło taką listę, wymyślając zarówno nazwiska, jak i kolejność. Nie ma żadnych danych, żadnych badań, żadnych twardych faktów, które mówiłyby, że nie wiem, Ewa Chodakowska ma być 15, a Ania Rubik 22 na przykład, tak? Podaje pierwsze z brzegu nazwiska, albo 23 ma fashion, czyli taka influencerka, a 24 Agnieszka Ziemianowicz-Bąk. To absurdalny, chory powiedziałbym materiał. To nie jest dziennikarstwo w ogóle. No to jest jakaś małpiarnia, robienie jakiegoś cyrku. I niestety w tym samym numerze też mój ulubiony typ materiału z Wprostu, czyli coś, co udaje dziennikarski artykuł. Polacy chcą luksusu. I cóż to jest? To jest wywiad z panem, który jest prezesem firmy WKRUK. To te różne takie biżuterie, kamienie szlachetne i tym podobne rzeczy. Otóż WKRUK się szalenie często, zresztą nie tylko we Wproście, bo we wszystkich właściwie tygodnikach reklamuje, ale też nie mam złudzeń, że to jest deal reklamowy tak naprawdę, że z nim zrobiono rozmowę, żeby jeszcze dosypał tych reklam, albo w ogóle chciał je zamieszczać we Wproście, którego czytelnictwo jest coraz mniejsze. A osobną oczywiście sprawą, trochę nawiązującą do tych najbogatszych Polaków, to z tegoż pana zacytuję jedną rzecz. Mówi o luksusie. Dziennikarz pyta, luksus to tylko chęć pokazania się, a na to pan prezes mówi, chodzi raczej o to, żeby podkreślić swój status społeczny, pasję, przynależność, luksusowe, mechaniczne zegarki to dziś bardziej biżuteria i prestiż niż czasomierz. Jak ktoś chce zobaczyć, która godzina, to patrzy na telefon, a zegarek nosi się jako osobisty dodatek, który coś o nas mówi. Znaczy, ja wiem, że taki świat jest i że są ludzie, którzy uważają, że warto kilkadziesiąt tysięcy złotych włożyć w zegarek, na którym nie sprawdzają czasu, tylko którym będą, jak to się kiedyś mówiło, szpanować, ale jest coś chorego w takim świecie. Jest coś chorego w takim świecie i w takim kraju, gdzie mnóstwo rzeczy, daleko nie szukając, ta telewizja, w której występuje.
potrzebuje pieniądze na różne od chorych dzieci, przez onkologię, po różne ważne projekty obywatelskie, które mogłyby sprawiać, że będziemy żyli w fajniejszym, bardziej sympatycznym kraju. I są ludzie, którzy po prostu jakieś dziesiątki tysięcy albo i setki tysięcy złotych wyrzucają w takie gówno, żeby się pochwalić zegarkiem, który nie służy im do mierzenia czasu. No ale to pewnie tak niestety jeszcze długo będzie. I na koniec polityka, którą na ogół biorę na początek. Mogę powiedzieć tyle. Warto. Wywiad ciekawy z profesorem Januszem Rejkowskim. Bardzo ciekawy wywiad z wnukiem, z prawnukiem Szaloma Asza. To jeden z najwybitniejszych pisarzy w języku jidysz. Czy też no właśnie kolejny Jan Komasa, trochę powtarzający to, co już mówił w tym wywiadzie dla Newsweeka, ale też ciekawy. Ale jeszcze na koniec jedna refleksja. Z jednej strony chwalę te tygodniki, ale z drugiej strony tak coś mnie tknęło i sprawdziłem. W przeglądzie polecałem, wybrałem trzy materiały. Dwie z nich to rozmowy. W Newsweeku polecałem wybrałem sześć materiałów, z czego cztery to rozmowy. I w polityce polecam trzy materiały i to są wszystko rozmowy. No i we wproście nie polecam, ale też rozmowa z tym panem od Kruka. To jest pewne niebezpieczeństwo dziennikarstwa. To znaczy ja oczywiście z przyjemnością czytam ciekawe wywiady, natomiast to jest pewien rodzaj łatwizny dziennikarskiej, tak? Bo sobie znajdujemy człowieka, który dużo wie, dużo się nauczył, dużo napisał, dużo przemyślał i trochę z niego wyciągamy soki, tak? Dobre dziennikarstwo jednak powinno polegać na tym, żeby to dziennikarze, a mamy ciągle bardzo wielu, bardzo wybitnych w Polsce dziennikarzy, trochę sami coś przygotowywali od siebie, a nie tylko odpytywali różnych mądrych albo mniej mądrych ludzi. Bardzo dobrze, jeżeli w poważnym tygodniku opinii są ciekawe rozmowy, ale coś jest niebezpiecznego z mediami, jeżeli okazuje się, że te rozmowy właściwie wypełniają prawie całą treść, a w każdym razie tę ciekawszą treść tygodników. Ale to też polega na tym, niezależne media nie mają pieniędzy. W związku z tym szukają najprostszych dróg do zrobienia atrakcyjnego materiału. Dobrze, że tym razem były atrakcyjne, bo niestety bywają też tygodnie, kiedy jest równie dużo wywiadów, tylko że mniej ciekawych. Dlatego należy na wszystkie niezależne media składać się na różne sposoby. Albo wpłacać na różne zrzutki, albo też po prostu wykupywać prenumeratę. Nie chcecie chyba Państwo zostać, powtarzam to po raz setny i będę to powtarzał jeszcze 1000 razy, nie chcecie chyba Państwo zostać tylko z prasą i z mediami pisowskimi.